Bardzo serdecznie witamy. Dzisiaj posiedzenie 27 KKW, troszeczkę w takim terminie nieponiedziałkowym. Wynikało to z moich takich podróży. W sumie to one też przynoszą pośrednio jakieś korzyści naszemu parlamentowi, ponieważ w niektórych miejscach okazuje się, że czasami robiąc jakiś live, uzyskujemy zaskakująco dużo widzów, więcej niż przeciętna. Witam wszystkich serdecznie, którzy tutaj są dzisiaj na posiedzeniu. Praktycznie są wszyscy z wyjątkiem Agnieszki Zając, ale proszę przedstawmy się, przypomnijmy się, że jesteśmy już tak imiennie. Bardzo proszę. Paweł Witam, Piałkowski kłania się. Małgorzata Łabańska. Witam serdecznie. Proszę bardzo. Katarzyna Kropidłowska, witam serdecznie. Dagna Felix, witam serdecznie. No, widzimy Dagny, fajnie. Proszę dalej, mamy Jarka jeszcze, tak? Grzegorz. Jarosław i A przepraszam. No. Jarek Osiński jest, tak? Dariusz, halo? Witam serdecznie, Darek Legut, kłaniam się. I Grzegorz Dawada, witam serdecznie. I czy Krysię Maciąg też usłyszymy? Krystyna Maciąg, witam. Chyba wszyscy, tak? Janusz Zagórski. Słuchajcie, zgodnie z tym planem, który przesłałem, mieliśmy taką prawdę troszkę robocze przygotowania do tego posiedzenia, żeby go nie przedłużać. Pierwszy punkt dotyczy uzupełniających wyborów do KKW, OKW i Sąd Koleżeński. Ten temat nadesłano tutaj nam pewien kalendarz z grupy Współdecydowanie, kalendarz takich powiedzmy wyborów, dotyczy to też kwestii sejmikowych, będziemy nad tym dokładnie pracować. Moja propozycja jest, żebyśmy szczegółowo zajęli się tym tematem i rozstrzygnęli, jak ma wyglądać ten kalendarz uzupełniających wyborów, zarówno sejmikowych, jak i oczywiście tych AKKW, OKW i ESK. Na najbliższym posiedzeniu w poniedziałek o 20:30 planowo mamy to kolejne posiedzenie. Pytam do tych członków KKW i jaki macie do tego zdania ten temat, żeby ten punkt w ten sposób potraktować. Halo? Czy zgadzamy się, żeby, ponieważ jest ten czas, ta propozycja, która wpłynęła z grupy Współdecydowanie, wymaga z naszej strony analizy. Tutaj są, były święta, więc większość z nas spędziła je gdzieś tam przy grobach bliskich, podróżach. Więc akurat, żeby tym porządnie się tym zająć, też admin wiem, że był przeziębiony, dzisiaj z nim rozmawiałem, wychodzi z przeziębienia, więc idealnie by było temat domknąć w poniedziałek. Tak, Czy jest... oczywiście, Tak, jesteś jak za? Dobra. najbardziej. Za. Bardzo dziękuję. To mamy jakby ten temat teraz druga, z sejmikami jest dokładnie to samo. Natomiast jeśli chodzi o kolejne punkty programu, na pewno pamiętacie, na poprzednim posiedzeniu powiedzieliśmy sobie, że 1-15 marca to jest termin naszej wielkiej akcji, która ma łączyć sobie zarówno nasze wewnętrzne wybory i zgłaszanie kandydatów, bo zbliża się wiosna i kończy się kadencja KKW i w ogóle pozostałych też organów, czyli OKW i SK. Więc będziemy mieli możliwość wprowadzenia w czasie objazdu do kilkunastu, mamy nadzieję, miejsc w Polsce tego tematu. Przede wszystkim zgłaszanie kandydatów, dyskusja o programie. Po drugie, w kwietniu planowo oczywiście mają odbyć się wybory samorządowe, więc też chcielibyśmy włączyć się, mieć plan, przepraszam, mieć plan włączenia się w wybory. To nam nakazuje statut generalnie. Sposób, w jaki się włączymy, oczywiście to jest do rozstrzygnięcia. Więc mamy taki jakby drugi filar. No, trzeci filar to jest generalnie rzecz biorąc chęć, można powiedzieć, nadania nowych impulsów do życia parlamentu, szczególnie sejmikowego. Wybory samorządowe wydają się być dobrym pretekstem, by właśnie aktywować życie sejmików i też ten plan trzeba jakoś opracować, tak? I moim pytanie byłoby takie, bo myśmy mieli taką w sumie kierunkową decyzję. Jakie miasta tak naprawdę według Was i czy ktoś z Was mógłby wstępnie zadeklarować, bo bez terminów i bez miejsc cała ta akcja będzie wisiała w powietrzu. Oczywiście opracowanie założeń, co tam będziemy mieli, jakie tematy, kto będzie występował, to i tak jakby od dzisiaj się o tym myśli. Ale bez logistyki to myślenie trochę zawieszone jest w próżni. Chciałem od Was usłyszeć zdanie na temat tych przygotowań związanych z tym terminem. Czyli krótko mówiąc, jakie miasta, ile jesteście w stanie na przykład objechać miejsc, Wy jako członkowie KKW czy OKW?
jak wygląda wasze kalendarze, żeby się nad tym zastanowili się. Proszę o jakieś tam wypowiedzi, takie wstępne oczywiście. Ja na pewno spróbuję zorganizować i oczywiście być na terenie Łodzi. Być może spróbuję ogarnąć też Warszawę. No w tej sytuacji to bardzo, jeżeli możemy się chwileczkę zatrzymać przy tej propozycji, bo jest pierwsza, pamiętajmy, że musimy tutaj objąć kilka sejmików jednym spotkaniem. Przykładowo bardzo dobra, ciekawa propozycja. Na razie, jeżeli Łódź byłaby gospodarzem dla spotkania kilku sejmików, dokładną analizę ilu, Warszawa uważam jest bardzo dobrą propozycją, żeby w związku z kryzysem w ogóle tego sejmiku warszawskiego tym bardziej zrobić to na terenie takim, gdzie coś jednak się dzieje, czyli Łódź. Proszę bardzo. Mamy pierwszą deklarację, że będzie to Łódź i ona skupi pewną ilość sejmików. No i to jeśli chodzi o Wrocław, tutaj bardzo proszę... Ja proponuję, zaangażowałabym się we Wrocław, Kraków i Poznań. To jeśli chodzi o, to mówisz o wyjeździe, ale jeśli chodzi o organizację, na razie budujemy pewien rodzaj deklaracji, jakie osoby od nas, KKW, wzięłyby pod opiekę przygotowanie 15 marca. Pamiętajmy, kalendarze, dnie, to musi być jakoś tak fajnie zrobione. Kto będzie jakby koordynował poszczególne miasta? Wrocław oczywiście, no tu Małgosia, tutaj jest tak, grupa, Krysia. To bym wzięła Legnicę i Wałbrzych, bo byłam w dwóch tych sejmikach, znam trochę ludzi i nawiązałabym z nimi kontakt. I oczywiście musimy ustalić jedno miejsce, tak? To proponuję tu Wrocław. Wrocław, tak. Czyli my tutaj we Wrocławiu mamy ekipę, jeszcze nie ma tu, znaczy mamy też władze nowe. Wprawdzie jeszcze kolega nasz nie zaczął, jakby spotkania nie robił, ale rozumiemy się. Wrocław powinien w mojej ocenie być gospodarzem, co nie znaczy, że nie będzie małych sejmikowych spotkań, gdzie ktoś z nas mają czas pojedzie do Jeleniej Góry, do Wałbrzycha, to w ogóle jakby nie ma dyskusji, że tak trzeba robić. Natomiast co do Wrocław, jako ten element pierwszy, 15, to musi być zatytułowane, to musi mieć potężny taki element marketingu, żeby przyszli też ludzie, którzy do tej pory nie byli w parlamencie, ale chcą coś tego. Więc Wrocław to jest miejsce, gdzie może spotkać się również Zielona Góra, tak? Może spotkać się tutaj Jelenia Góra, ten może Opole dołączy do blisko, prawda? I tutaj Grzesiu tam wiadomo przywiezie Opole na to duże spotkanie wrocławskie, gdzie jak wiemy będzie naprawdę, to będzie bardzo mocny, ma być bardzo mocny program, bardzo atrakcyjny, bardzo mocny. Rozmawialiśmy o tym na naradzie, kiedy Agnieszka Zając organizowała naradę właśnie z aktywistami tych sejmikowymi, że była też mowa o potrzebie takiego właśnie uderzenia, bardzo mocnego uderzenia, dobrej oferty, tam się wypowiadali ludzie, żeby to była dobra oferta na spotkanie tego typu. Mamy Wrocław, dobrze, Kraków no chyba nieodmiennie też. No Kraków tak samo, tylko jakie sejmiki, no? Jeśli chodzi o Kraków, to nie zadeklarujemy teraz jakie sejmiki. Po prostu musimy to przegadać, zobaczyć, gdzie, wiem, jakie sejmiki są, bo u nas jest sporo tutaj na terenie Małopolski i są tutaj na takim pograniczu Małopolska i Śląsk, więc też tutaj musimy przegadać. Czy będzie gdzieś jakieś na Śląsku, które pasowałoby im, żeby jechali na tamto spotkanie, czy do Krakowa? Bo pomyślcie, jeżeli pierwszy 15, to by oznaczało, że żeby przerobić na przykład jest 40, prawda, jeden sejmików, żeby przerobić 1/4 z nich, znaczy inaczej, żeby w ciągu tych 15 dni, pomyślcie sobie, dzień w dzień praktycznie rzecz biorąc, co nie jest takie proste, należało być po prostu w innym mieście byłoby kolejne spotkanie, ludzie od nas powinni starać się być na każdym, wiem, że nie na każdym ktoś będzie, ale ja będę starał się być na maksymalnie dużej ilości tych spotkań, więc musi Kraków ogarnąć, prawda? Mamy trzy miasta, możemy teraz sobie wymieniać następne, które powinny być, jak to się mówi, nominowane do tego, by takie spotkanie regionalne, nazwijmy to regionalne, prawda? To może być Lublin na przykład, to powinna być Bydgoszcz, to powinien być powiedzmy Trójmiasto, tak? I wreszcie powiedzmy Koszalin albo Szczecin nawet, może Szczecin, tak? To policzcie teraz, tak, nie chodzi o to spotkanie ma charakter wywołania takiej energii, wywołania deklaracji. Czekam na wasze jeszcze opinie w tej sprawie, wymienimy miasta specjalnie. Czujecie to w ten sposób? Tak, oczywiście, tak właśnie w sposób regionalny. Tylko ja uważam, że tak, że wymieniłeś tu istotne miejsca, no bo tutaj powinno się to robić praktycznie w każdym regionie Polski. Tych konkretnych takich
miejscach, żeby w pokrytych miastach, żeby reszta też miała możliwość dojechać, ale też bez pomijania jakiegokolwiek regionu. Nie może być pominięty. Poza tym nie opuścimy, rozumiem, ani jednego sejmiku, bo każdy zostanie przydzielony do jakiejś regionalnej stolicy, którą wyznaczy się akurat w tym objeździe. 15 dni myśmy sobie postanowili. Dobrze, ja się bardzo na tą okoliczność cieszę. Ja też w swoim kalendarzu takim życiowo, powiedzmy, społeczno-zawodowym układam sobie tak, żeby być do dyspozycji i kto wie, gdyby tu się udało, to jeszcze załatwić te sprawy rodziny z mamą, żeby miał dyżur moja siostra, to może by mi się udało być powiedzmy, na każdym. No, tutaj dlatego potrzebny jest też taki sznureczek. Proponowałbym, bo część z Was też będzie mogła jeździć gdzieś dalej, żebyśmy ten sznureczek ustalili. Jak wystartujemy, nie wiem, z jednego miejsca Polski, to będziemy to robić tak, jak ja robię, mamy tą logikę, tak, że będzie to terminowo szło tak, na przykład ja mi wyjeżdżę z Wrocławia, to następne będzie powiedzmy Kraków, potem będzie gdzieś tam właśnie Lublin, potem będzie powiedzmy właśnie Bydgoszcz i to będzie taki sznurek, prawda, żebyśmy po prostu... Ja ci powiem tak, w moim przypadku, jeśli chodzi o czas, to nie ma najmniejszego problemu. Natomiast nie mogę składać na tą chwilę żadnych wiążących deklaracji ze względu na finanse, bo po prostu jest to dość odległy czas i nie jestem w stanie po prostu finansowo przewidzieć, na jakie będę miała możliwości. Znaczy ja... Czasowo owszem. No dobrze, ale o pieniądzach powiedzmy, zobaczcie, kiedy zrobiliśmy tutaj, prawda, do Małgosi od razu taki jakby do rezonansu, jak zrobiliśmy tą akcję, Kasiu, że u Ciebie było to spotkanie, prawda, 13 października u Was w Krakowie i udało się przy tej zbiórce uzyskać dobry efekt, więc nawet nadmiarowo dobry, więc uważam, że taka akcja odpowiednio wcześniej zaczęta, że robimy takie coś i będzie widać, co to jest, kiedy to jest. Ja bym absolutnie zaryzykował rezerwację wcześniejszą odpowiednich lokali. Ten wasz był według mnie bardzo fajny tam w Krakowie w rynku. Biorąc pod uwagę, że trochę to będzie kosztowało i to nie do końca ma spaść na ramiona danego, powiedzmy, tym bardziej nie jednego sejmiku, bo przecież wy byście aranżowali, agregowali kilka sejmików, więc ja uważam, że pieniądze na poziomie ogólnopolskim powinny znaleźć się na tą całą wielką akcję i powinniśmy zacząć nawet je zbierać już po nowym roku, jak nie wcześniej. I odkładać. I powiedzmy, odkładamy to, co na bieżące wydatki. Małgosiu, zobacz, na bieżące wydatki musi nam to zawsze starczyć w pierwszej kolejności i każde większe pieniądze, które mamy na to, co niezbędne. Te niezbędne rzeczy w mojej ocenie to jest wynajem pomieszczeń. To są absolutnie niezbędne rzeczy, na tak, które przede wszystkim, to jak mówiliśmy, musimy mieć pieniądze na opłatę podstawowej. To zawsze w pierwszej kolejności. To wiemy. No, serwery sobie... i tak dalej, to jest być albo nie być e-parlamentem. Jakbyś... Albo nie być strony Wolni Ludzie. Bo jeżeli nie opłacimy serwer... No nie, to wiemy, ale Małgosiu, jeżeli zrobimy sobie takie, nie mówię, że za tydzień, w poniedziałek, to za parę dni, ale do końca roku, gdybyśmy zrobiła taką symulację na potrzeby KKW, symulację, jaki jest mniej więcej, jakiego rzędu są to wydatki miesięczne, stałe, wiadomo, że admin tam troszkę to też jest labilny, ale nie aż tak, żeby tego nie policzyć, zrobić maksymalny tak zwany, wiesz, zakres tych pieniędzy, I odkładać z automatu. Tyle mamy przygotowane, żeby do końca marca, czy tam do końca kwietnia opłacać bieżące rzeczy, a to odkładamy na objazd. Wiesz co, no tutaj trudno jest mówić o jakimś odkładaniu. My na razie mamy ponad niewiele, ponad 3000. Jednak ta faktura Tomka jest zawsze zaskoczeniem. Czasami wynosi prawie 900 zł. Czasami mniej i to też musimy wziąć pod uwagę. Jeżeli będziemy dużo robić, będzie dużo głosowań, to też ta faktura będzie wyższa. Jeżeli i sami byśmy zastąpili... No nie mamy też teraz na dzień dzisiejszy jakichś zasobów, żeby odkładać na ten... Ja wiem, ale Małgosiu, tutaj po ale prostu oczywiście damy radę. Musimy powiedzieć sobie tak, że pieniądze musimy zdobyć, bo tylko musimy, słuchaj... Musimy też pamiętać o tym, że jeżeli będziemy opłacać salę, no to też będziemy musieli mieć pieniądze na opłacenie sali w Bydgoszczy, we Wrocławiu. Nie, ale to przecież ja nie mówię, że to ma być... No to o wszystkich salach wszystkich mówimy. Salach mówimy o wszystkich salach. No, no ale kto mówi inaczej? No dlatego mówię, że jeżeli... Nikt tak, bardziej, nie pomyślał. Tym bardziej, że słuchajcie, są sejmiki, które są słabe i które tak naprawdę, jeśli my ich nie wesprzemy w tym, to nie podołają tym kwestiom organizacyjnym, a finansowo to już w ogóle.
Dokładnie. W jednych miejscach mogą być te sale tańsze, na przykład. No to jest naturalne, że będą gdzieś tańsze, gdzieś droższe. Będziemy podecydować, czy na przykład włożymy w to pieniądze. Pamiętajcie też, że istnieje taki mechanizm jak odważne poproszenie o to, żeby była zbiórka na miejscu na koszty i zawsze ktoś coś tam rzuci. I ja bym tutaj po prostu, znaczy nie ograniczał się, nie w sensie, że mamy mnóstwo pieniędzy, tylko że w ogóle nie stawiał problemu, że nas nie stać na wynajęcie sali w sumie w 10 miastach. Bo jeszcze raz przeliczymy tak, przepraszam, zacznę od Wrocławia, no ale to mi najwygodniej. Wrocław, pojadę na południe Kraków, potem powiedzmy Lublin, potem Bydgoszcz, potem Trójmiasto, potem Koszalin, potem Szczecin i potem powiedzmy zostaje nam jeszcze Poznań. I w zasadzie to mam, nie wiem, nawet nie wiem, ile wymieniłem miast, czy 8, czy to byśmy mogli zrobić to w 8 miastach, czy ale ja mam nawet takie 10. pytanie do ciebie, Janusz. Jak jeździłeś po Polsce, to jak to było organizowane z wynajmem sali? Czy tutaj największą pracę wykonała Krysia Macią, która wiedząc gdzie, jak ja po prostu jadę, olbrzymią część, zdecydowaną właściwie, nie wiem, czy większość, zresztą większość, bo część tam gdzieś sobie załatwiam, ale zdecydowaną większość tych sal de facto załatwiła Krysia Macia. Ale kto finansował wynajem tych sal? No to wiesz, o tym finansowaniu miast pieniędzmi trochę było zrzutek, trochę było moich pieniędzy prywatnych, no i po prostu to... Ale czy była na przykład taka sytuacja, że dany sejmik sfinansował salę? Znaczy nie, jaki sejmik był sfinansowany, jak sejmiki nie istniały. W ogóle nie tego. Albo Polu, na przykład, nie rozumiemy Rzeszu. Się, Małgosia, nie było sejmików. Po prostu jak było Rzucka na Tatrze, tak był ktoś organizatorem, to tam powiedzmy postawił jakiś ten, więc tam było część pieniędzy na salę, trochę na benzynę. Nigdy tego dokładnie się nie sprawdzało, ale nigdy nie brakło, prawda? Ja w razie czego dokładałem własne pieniądze i jakby nie było dyskusji, że tam ma na coś braknąć. Ja uważam, że teraz damy sobie radę, tym bardziej to będzie spotkanie w 10 miastach, a nie w 40 i tyle po prostu. I powinniśmy po prostu właściwie świadomie, zgodnie z regułami sztuki, też wizualizacji, energetyki, mieć absolutną optymistycznie pewność. Możemy założyć, że damy Tak, radę. damy radę. Teraz tutaj Krysia, jeżeli jest, bo Krysia wtedy załatwiała mnóstwo rzeczy, to chciałbym o kilka zdań wypowiedzi Krysi w tej kwestii załatwiania właśnie sali i tak dalej, ludzi. Mówię, no... W wielu miejscach ludzie się składali, ci co byli tam obecnie, dużo ludzi było. Często się nocowało u kogoś zamiast w hotelu, więc nie było tak, pracy. Tak, tak, więc ja jestem do dyspozycji również do pomocy i tym razem, także tutaj na pewno się zaangażuję, ale naprawdę jakoś to tak, mimo że ja wtedy miałam przecież też i powiem wolności i wszystko, jakoś się to tak fajno złożyło, że dużo ludzi też chętnie, prawda, tam Janusza brało do siebie na nocleg i tak dalej. No, więc też w każdym z tych miast, gdzie były spotkania, to był ktoś, kto był odpowiedzialny za to. Ja się kontaktowałam i organizowaliśmy, próbowaliśmy znaleźć miejsca. Myślę, że nie było problemu i sądzę, że tym razem teraz jest nas więcej. I mamy bardziej to ograne i tylko zobaczcie, to jest 10 miast, ja bym też właśnie nie przesadzał z tą gęstością, lepiej wynająć dużą salę, troszeczkę jakby dopłacić, w związku z tym, że trochę większa jest i mieć tam, popatrzcie, 8 miast wymieniłem, możemy jeszcze to sprawdzić, jak tam ktoś ma czas, możliwość przeliczenia, jest 40 powiedzmy tam, 40 sejmików. Tak, a no to jedna tak, no to wychodzi ci po 4 sejmiki na jedno, uśredniam. 10 razy 4, a to nawet 8 było sejmików, 8 spotkań, po 5, mniej więcej średnio 4 do 5 sejmików ogarnia jedno miasto. Ale Janusz, zobacz, to są dwie pieczenie na jednym ogniu, bo no nie, raz... No cośmy powiedzieli, tak, o to szło. Ale ja mówię o tym, że ludzie się też integrują w ten sposób, będą jasne. Się poznawać, więc jest to wcale nie zły pomysł, żeby nie rozprzestrzeniać tego na bardzo, nie rozdrabniać, a właśnie robić skupiska takie, i zadbać o to, dobrze, całą Polskę. Krzysiu, bardzo dobrze to powiedziałaś i zadbać, w związku z tym, że to nie będzie trzeba codziennie zmieniać miejsce, tak jak ja pierwotnie myślałem, że codziennie, to będzie można mieć tak zwaną wieczór integracyjny, to znaczy spotkanie no w takim miejscu, gdzie jest jakaś agroturystyka, ludzie przyjeżdżają, sami sobie tam coś ktoś kupuje, bo to przecież nie jest problem i rozmawiamy, siedzimy, ognisko, to już jest marzec, więc taki okres wiadomo, nie? Może być cieplej. Dokładnie A integracja tak. Jest bardzo ważna.
Dobrze, więc widzicie, mamy 4 do 5 sejmików, agregujemy, na razie 8 miast wymieniłem, może jakieś przegapiłem, nie należy tego robić więcej i mielibyśmy od 1 do 15 możliwość takiego objechania, żeby się nie zajeździć i mieć te wieczory, nie to spotkanie, pojechał, zniknął, tylko spotkanie i potem część tak zwana nieformalna, tak jak tutaj pięknie Kraków zawsze też teraz robił te takie pikniki i tak dalej, czy tam te, no to jest bardzo potrzebne. Takie nieformalne spotkanie po oficjalnym spotkaniu. Pasuje nam to? Pasuje. Tak? No bo nie widzę protestów. Głosować nie trzeba. Czy w tej sprawie jeszcze każdy z nas będzie, rozumiem, się pochylał nad tym zagadnieniem? Miasta zostały wymienione, jeżeli ktoś będzie miał jakieś... To nie jest jeszcze oficjalne zatwierdzenie planu, to jest burza mózgów. Plany zaczniemy zatwierdzać w najbliższym czasie, bo trzeba zrobić kalendarz do tego. Czyli krótko mówiąc, jak zaczniemy, jak wskazówka zegara, no to trzeba by raczej jechać, jak to się mówi, w lewą stronę, czyli patrzeć Poznań, Szczecin, Koszalin, Trójmiasto, Bydgoszcz, potem niżej Lublin, potem wchodzimy z Lublina na Kraków. Łódź po drodze jest w środku, Łódź jest właśnie jedynym środkiem, Łódź to po prostu i potem wiadomo, że Kraków, Wrocław. No, to w zasadzie mamy i Łódź w środku. Może Łódź na koniec, bo ona by w jakiś sposób agregowała, jakby to powiedzieć, to, że tak gwieździście, tak? Wyszłoby to środek Polski koniec końców, więc może właśnie zakończmy w Łodzi to. Ale Łódź jest bardzo... Pamiętacie spotkanie? Czy ja pamiętam, bo... Pamiętam, bo byłam. Byłaś, no, tam było ponad 200, grubo ponad 200 osób. Wtedy tak. Jurek też Zięba przyjechał, byli inni, było tak mało miejsca, znaczy nie było miejsca, trzeba było stać na zewnątrz, tak było fajnie. Oczywiście tam się potem różne rzeczy zaczęły dziać, wiadomo, ja uważam, że bezpieka właściwie, mówię o służbach, bardzo dużą robotę wykonują w taki sposób, że to bardzo mocno wszystko rozbijają od dołu właśnie, od wewnątrz. Ale ci, co przetrwali, to jest potężna siła. To mamy do przodu. Dobra, następne spotkanie uważam, będziemy analizować, kto co proponuje. Jak my sobie we wrocławskiej grupie siądziemy i zrobimy sobie agregację, żeby Poznaniowi wszystkiego nie zabierać, Poznaniowi oddamy powiedzmy te sejmiki typu Zielona Góra już może i tam to, co poblisko, a my weźmiemy tutaj cały Dolny Śląsk plus Opole, to co jest dosyć takie typowe, co, prawda? Tak, właśnie. No, ale to zostawiamy sobie na następny raz, bo każda z tych, tego, bo musimy to osobno rozpatrzeć. Każda grupa będzie dobra. To dziękuję. Jeżeli w tej sprawie nie ma już głosów, to tylko następny punkt programu dotyczył ewentualnego spotkania tych koordynatorów i sejmików. Ja, mimo że deklarowałem taką potrzebę, nawet niektórzy mnie tu przypominają o tym, nie wiem, czy w tej sytuacji... Znaczy ja nie wykluczam, że ja bym mógł przyjechać, tak, i jakoś się przygotować, ale jakie jest wasze zdanie? Czy w międzyczasie powinno być takie spotkanie, które zbierze tę skromną ilość tych koordynatorów, ilu tam jest, 5, 6 i całe KKW? Czy to spotkanie ma sens, czy też potężna praca przygotowawcza powinna pójść w stronę tego? Może zrobimy sobie naradę tak czy inaczej przygotowawczą, bo wiecie, że fajnie było tam, gdzie byliśmy, tak, tutaj na południu Polski. I kto przyjedzie, to przyjedzie z tych sejmikowców, fajnie, zaprosimy wszystkich na Radę Aktywu Parlamentu. Nie, ja myślę, że ten temat można na tym spotkaniu czwartkowym, który prowadzi Agnieszka, porozmawiać z tymi koordynatorami, czy oni by, czy wyrażają chęć na takie spotkanie. Znaczy tak, ale... W listopadzie, jest... tak? W listopadzie tak, ono miało znaczy, tak, ale po pierwsze, owszem, pamiętajcie, że ten plan spotkań regionalnych powinniśmy w związku z tym, co było w pierwszej części tej dyskusji jeszcze, pamiętacie, powinno być od początku przez nas bardzo precyzyjnie przygotowane, wręcz przedstawione, nawet zatwierdzone w referendum, żebyśmy tutaj nie wchodzili w jakieś alternatywne, inne projekty czegoś tam. Trzymali się swego planu. I musi być na tyle gotowy, że pozostali mają taki prosty wybór. Albo przyjedziemy, bo super, albo ewentualnie nic nie będzie, ale nie być na tym, co my robimy, to będzie dużą stratą. Dla każdego, kto chce. Ja uważam, że biorąc pod uwagę tą wcześniejsze nasze omówienia, naradę, że to jest jednak dobry pomysł. Mm-hmm. Że nie odkładać na później, tylko po prostu teraz. To jest dobrze. Istotne. Terminy i miejsce. Najłatwiej byłoby gdzie dojechać wszystkim, tak jak ostatnio, bo jesteśmy... Tak. No. Tak.
To myślę, że nad miejscem i się zastanowimy. Tam, gdzie ostatnio? Znaczy, byśmy byli co, w Jarnołtówku, tak? Ostatnio. Jarnołtówku, tak. Ale mieliśmy też spotkanie, gdzie Gliwice. Trochę daleko, tak, gdzie tam Grzegorz... Ale to Jarnołtówek wydaje mi się taki urokliwy, Grzesiu. Czy byłaby taka możliwość? Jarnołtówek to mój kolega tam jest. Grzesiu, akurat ja ten, no, ale wiesz, ja to mogę Januszu ogarnąć, nie ma problemu. Załatwić, tak. To naprawdę takie miłe wspomnienia. Jakie tam chodzi o koszty, żeby mnie wspomniałby, super, salę mamy za darmo, nawet jest kąpielisko, kryty basen, jest, zregenerować się można. Mieliśmy tam od osoby 150 zł. Może by, dobra, jeszcze weźmy temat do rozmów z naszym przyjacielem, czy nie dałoby się troszeczkę, jak to grupa przyjedzie, raz, dwa, trzy, to wiadomo. Znaczy, wiesz, wszystko jest uzależnione pewnie od ilości osób, nie? Jak zawsze. Wiem. Teraz tak, termin. Dobra, jeśli chodzi o to miejsce. Znaczy, wszyscy mamy taką samą drogę mniej więcej, więc Kraków ma chyba największą, tak? Andrzejki. Co? Andrzejki. Za szybko. Andrzejki, teraz mamy listopad, to mamy... No koniec listopada. Aha, to koniec listopada. Słusznie. Bardzo proszę. To będzie narada. Będzie to narada KKW oraz oczywiście członków, powiedzmy, aktywu sejmikowego, czyli będzie to zaproszenie dla tych, którzy są już wybrani. Jak najbardziej, kto przyjdzie, to przyjedzie, kto nie, ale będziemy mieli musimy mieć bardzo precyzyjny plan tego spotkania, a to będzie plan w zasadzie, jak w jaki sposób będzie rozgrywany 15 marca. To jest czwartek. To byłby tak, czwartek. Czy ludzie od nas nie muszą? Ja od razu powiem, że nie mogę w tych terminach. To powinien być weekend. Zostawmy. A ja myślę, że tak, żebyśmy zrobili w piątek, powiedzmy, sobotę, czy sobotę, niedzielę. Ale w okolicach właśnie Andrzejek, nie? Koniec listopada. No to przepraszam was, no moglibyśmy to jakoś sprawdzić i ustalić. Nie Andrzejki chodzi, bo to nie ma znaczenia, tylko chodzi nie, o to. Nie, to nie chodzi, ja mówię, że w okolicach Andrzejek. Tak jak to są Andrzejki, to może być ten ośrodek szczególnie obciążony, sobie ludzie będą robić różne Andrzejki, a my powinniśmy to zrobić właśnie, ja gdzieś tam mam wykład gdzieś tam w Dublinie, ale to chyba dopiero... Może Grzesiu by się zorientował, jakie są obłożenia teraz w tym ośrodku. Ja się zorientuję. Jest 25-26, jeżeli chodzi o listopad. Powiem wam szczerze, mnie 25 nie, też nie pasuje z racji tego, że mam tutaj urodziny i mam już pewne plany. Rozumiem. To może pierwszy weekend grudniowy to byłby drugi. A jakie to wypada pierwszy weekend grudnia? To jest drugi i trzeci. Dobra, drugi, trzeci grudnia. Sprawdzę, jeżeli ja mam mieć tam jakiś wyjazd 2 czy 3 dniowy do Dublina, tam mam jakiś wykład, ale to jest też tylko 3 dni i zdaje się, że to nie w tym pierwszym weekendzie, tylko w drugim. Sprawdzajmy ten drugi, trzeci grudnia. A tak na tobie by pasowało? Bo ty... Jeżeli ja nie będę miał tego wykładu tam, a wydaje mi się, że mam w następny weekend tam wyjazd, to ten drugi, trzeci byłby znakomity. Grudnia. Ja też muszę zobaczyć, bo jeszcze są takie targi w Częstochowie, gdzie być może będę miała stoisko, ale to jest bardzo nic pewnego, więc już bardziej mi ten termin odpowiada niż Andrzejki, bo mam i w sobotę, i w niedzielę imprezy. No bo już kolejny termin to nam też Kraków nie cały odpada z racji tego, że 16 albo 17 mamy tutaj imprezę świąteczną sejmową. Rozumiem. Rozumiem. I ten drugi i trzeci. Ten termin pierwszy, drugi, trzeci właśnie. Rozpatrujemy, słuchajcie, jest to propozycja, każdy weryfikuje u siebie i w poniedziałek dajemy ostateczną każdy nas odpowiedź, dobra? I żeby się jedna osoba, a reszta nie mogła, a jedna osoba, powiedzmy, wypada, reszta mogła, no to będziemy musieli po prostu no, podjąć decyzję taką, no trudno, no po prostu musimy się trzymać jakiegoś terminu, bo potem są święta, ja potem też dziwię, no wiadomo o co chodzi. Mamy propozycję 2-3 grudnia, mamy propozycję miejsca, narada, po prostu aktywu całego parlamentu, wiadomo jaki główny temat ma być tej narady, przede wszystkim właśnie przygotowanie się 15 marca, to oznacza wszystko, i wybory do samorządowe, wszystko to oznacza, wszystko. Dobrze, w tej sprawie czy są jeszcze jakieś głosy? Jeżeli nie ma, to zamykam ten punkt. Następny punkt dotyczy działań marketingowych, to tylko na szybko, rozmawialiśmy o tym, że trzeba wysłać i opracować. Ja miałem prośbę właśnie do Dagny, bo ja bym tutaj przypilnowany, gdybym był, to bym z chęcią jakby też tutaj pomógł tobie i tymi
żeby napisać taki list, oczywiście damy go tutaj pod KKW, który byłby listem do świeżo wybranych członków Sejmu i Senatu. Rozmawialiśmy o tym, była taka raczej intencja, że okej, czym jest e-parlament, co to jest i tak dalej. My jesteśmy, przy okazji miała być wersja do mediów. Zgadza się? Czy tutaj coś się zmienia, jeśli chodzi o nasz stosunek do tego? Halo? Nie. Nie? Nie. Powinno się takiego powstać, prawda? Mhm. I zatwierdzić przez KKW. Ja tylko prośbę do Dagny, ponieważ ona odpowiada właśnie za, a tak samo jak i do Pawła, żeby ewentualnie wejść ze mną w taki kontakt po prostu telefoniczny, konkretny i rozmawiajmy tak, że będziemy się pilnować nawzajem, żeby ten projekt powstał, żeby go jak najszybciej przedstawić, bo jak oni się 13, tak, 13 ukonstytuują, wprawdzie będą tam się ogarniać jeszcze z miesiąc, zresztą wiadomo co chodzi, nie będzie czasu niczego czytać, ale jak my popracujemy nad tym tekstem, to jak im wyślemy ten tekst według mnie w takich terminach przyświątecznych, to by można było trochę powiązać pewien rodzaj kulturalnego, fajnego uderzenia do tych wszystkich ludzi, jako nowych posłów i senatorów, że jest coś takiego jak parlament. Dobra. Zaproponować treść takiego listu. Dobra, myślę, Paweł, bardzo dobrze. Do Dagny prześlę. I do mnie też. Może Dagna, o i do Janusza. Ja coś wytworzę. Dobra. I może troje coś sklecimy. Dobra, dobra. Dobra, to ta sprawa jest teraz. Tak, to było. Czy są jakieś, inne sprawy, bardzo proszę. Krótkie sprawozdanie ewentualnie tutaj ze strony Małgosi, no i mnie. To Małgosia może, byliśmy spotkanie z profesorem Matyją, było spotkanie z profesorem Matyją publiczne. Kilka zdań właśnie, informacji, bo ty byłeś na tym publicznym spotkaniu. Tak, było zorganizowane spotkanie we Wrocławiu w hotelu Diament. Ja byłam na tym spotkaniu. Mniej więcej było około 40-50 osób. 40-50 osób mogło być. Tak, sala była tak... Do połowy. Patrząc do połowy, tak. To myślę, że na 100 osób była. Połowa sali była wypełniona. Bardzo ciekawa formuła to była, bo najpierw był oczywiście wykład profesora Matyi, potem była debata z doktorem od prawa konstytucyjnego. I rzeczywiście ciekawe były pytania, to odnośnie też właśnie referendum, jakie było przeprowadzone i wyborów, jakie były wcześniej przeprowadzone. Brakowało mi tutaj takiej informacji o parlamencie. Próbowałam zabrać głos, siedziałam w drugim rzędzie. Wydawałoby mi się, że no już jak siedzę w drugim rzędzie, to ta moja ręka jest widoczna. I naprawdę kilkakrotnie próbowałam zabrać głos, bo chciałam, tym bardziej, że była mowa o cyfryzacji właśnie, że takie coś jest ciekawą formą głosowania, a ten doktor, który brał udział w tej debacie, kwestionował tą formułę, mówił, że ona nie jest zabezpieczona, że według zgodnie z konstytucją to musi być mocno zabezpieczona, to musi być anonimowe głosowanie, tu nie może być tak, że ktoś może rozszyfrować, kto się kryje za danym głosem. I tutaj się aż prosiło, żeby powiedzieć właśnie o parlamencie, który praktykuje tą formę głosowania. No niestety nie dopuszczono mnie do głosu. Bardzo żałuję, no żałuję też, że ciebie nie było, Januszu. Bo... Ale ja zgłaszałem, żeby... No, ale myślę, że no, miałbyś może większą siłę przebicia. Nie chciałam być agresywna, że na przykład staję i bez poproszenia o głos zabieram ten głos, choć naprawdę gotowałam się w środku, bo no, takie były tematy, że no, ważne to było, żebyśmy powiedzieli, to też to jest forma takiej rozpowszechniania wiedzy o naszej społeczności, tak? Właśnie na takich spotkaniach warto zabrać głos i powiedzieć, że istniejemy, że działamy, że praktykujemy. No niestety tutaj nie miałam takiej możliwości, bardzo żałuję. Rozmawiałam później z profesorem Matyją, to też właśnie Janusz wtedy przyjechałeś. Bardzo był taki zadowolony z tego spotkania i nam zaproponował później indywidualne spotkanie na następny dzień, żebyśmy się spotkali, porozmawiali. Miało to miejsce rzeczywiście w trójkę, żeśmy się spotkali, rozmawialiśmy o parlamencie, o przyszłości. No myślę, że też nas poprosił, żebyśmy o pewnych rzeczach jeszcze może nie nagłaśniali, że to są w fazie jakichś tam projektów, ale ta współpraca cały czas istnieje między profesorem Matyją i to mnie cieszy,
Bardzo, no to ciebie też zresztą, nie? Bo tak w sumie żeśmy później podsumowali, że to spotkanie było owocne. Ja później jeszcze miałam indywidualnie z nim, bo ty już poszedłeś wcześniej, jeszcze z nim rozmawiałam z godzinę i jakby naświetlałam to, co my robimy, jakie to jest dla nas ważne. Była propozycja, żeby na nas w następnym dniu przeprowadzić wywiad w NTV, w naszej telewizji. No niestety profesor najpierw właśnie był, zresztą nawet sam był chętny, że oczywiście, no przecież jest we Wrocławiu, jak żeby inaczej, to jest ważne, żeby ta właśnie jego obecność była uwieczniona na takim wywiadzie. No niestety później napisał mi SMS-a, że tobie też zresztą, że z przyczyn tak jakby chyba obowiązków, jakie spełnia, miał tam jakieś ważne spotkanie z Instytutem Demokracji Bezpośredniej, do tego nagrania nie doszło, ale mam z nim kontakt cały czas, napisał mi, że to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście to właśnie ten wywiad przeprowadzili teraz online. Jest zachwycony tymi wszystkimi spotkaniami w tych miastach, które tutaj miał podane, Brzeg, Opole, Nysa. Napisał mi, że wielu fantastycznych ludzi spotkał i to było, jest naprawdę, że to taka formuła bezpośrednia, to co właśnie Krysia mówiła, że takie spotkania bezpośrednie są bardzo istotne. Jak widzisz człowieka, widzisz jego twarz, jego mimikę, no to jest nie do podrobienia, nie do zastąpienia. Żaden szklany ekran tego nie jest w stanie powielić. Dlatego świetne jest to, że profesor Matyja powiedział, że będzie jeszcze takie tournée w przyszłości robił, bo widzi, że są ogromne efekty. Opowiadał nam, że był w takim ośrodku, prawda? Pamiętasz, Janusz, jak siedzieliśmy, opowiadał, że był, to chyba było, czy to było w Nysie, że w takim ośrodku trochę dla osób niepełnosprawnych, ale sprawnych umysłowo i tam mocno był tak ciepło przyjęty, wręcz mu nawet powiedzieli, że profesor Matyja na prezydenta Polski, nie? No to no, ja się zaśmiałam, że jakbyśmy mieli takiego prezydenta, to nie mielibyśmy po prostu problemu być może z demokracją bezpośrednio, żeby ją wprowadzić w Polsce. Uważam, że to spotkanie było bardzo ważne. Mamy dalej kontakt z profesorem Matyją, wspiera e-parlament, ma plany związane z rozwojem i to jest istotne. No to może coś dorzucisz od siebie. Znaczy tutaj rzeczywiście na tej sferze prywatnej te rozmowy były bardzo ciepłe, takie pełne zrozumienia oczywiście i akceptacji. Faktem jest, że myślę, że do tego przyjazdu do Polski teraz Mirek sobie do końca nie zdawał sprawy z tego całego obszaru, powiedzmy, cyfryzacji, demokracji, którą my oferujemy, albo też miał daleko idące uprzedzenia wynikające z pewnych stereotypowych, jakby to powiedzieć, obiegowych opinii, tak jak i ten doktorek, że tak powiem, bo go na końcówce słyszałem, który tam perorował przeciwko cyfryzacji, demokracji, czyli krótko mówiąc, nie miał świadomości, też u Mirku, że te głosowania u nas są zabezpieczone tymi protokołami, a że w ogóle era jeszcze blockchaina dodatkowo jakby wzmacnia wiarygodność wszelkich głosowań właśnie elektronicznych. Tutaj też widać wyraźnie, że przez te wszystkie lata, kiedy żeśmy przecież jakoś tam współpracowali, nigdy w zasadzie o tej demokracji cyfrowej poza wywiadami dla NTV nie mówił i nie wspominał o e-parlamencie. Troszkę szkoda, że też nie ujął się za tobą, kiedy podnosiłaś rękę, żeby zabrać głos, po prostu wiedząc, że jesteś za parlamentu, będąc tam w sumie głównym gościem, chociaż faktem jest, że nie prowadzącym. Trzeba przyznać, że z tego, co tak widzieliśmy, to on tylko był gościem i jakby nie odpowiadał w ogóle za to, kto prowadzi, kto jest zaproszony oprócz niego, jaka jest ta formuła tego spotkania. Był po prostu gościem. Stąd też może to jego pole manewru, jeśli chodzi o oddziaływanie na to, co dzieje się po prostu, jeśli chodzi o przebieg spotkania, było, jak widać, bardzo skromne, przynajmniej w tym spotkaniu, gdzie ja bym te ostatnie 10 minut, prawda, kiedy przyjechałem. I poza tym też można by powiedzieć, że w jakim stopniu myślę, że pozytywne nastawienie Mirka do e-demokracji będzie związane z tym, że to też do końca z tego, co tak po prostu rozmawialiśmy, chyba nie wiedział od początku tego procesu, że w ogóle jest cały ta fundacja
jakby zamówiła program do głosowania, taki e-voting, jak my mamy, z tymi komponentami, o których wspominałem, czyli komponent pod tytułem blockchain i komponent pod tytułem, mówię tutaj, obywatel, czyli po prostu tak zwany wiarygodny profil zaufany. I tutaj potem, co się stało, że dotarła do niego wiedza, że fundacja rzeczywiście taki program realizuje. Troszkę późno, ale jednak to w mojej ocenie wpłynie pozytywnie na jego jakby nastawienie w ogóle do e-votingu, tak? No po drugie to spotkanie z nami, to, że my to robimy od dłuższego czasu, tylko mówię, według mnie miał tutaj taki duży dystans, że to w ogóle ma sens i tak dalej, że mam nadzieję, że zmieni zdanie. Chcę też powiedzieć, zadałem też pytanie Mirkowi w czasie tego spotkania już nieformalnego, czy tam coś słyszał o jakichś głosowaniach elektronicznych w Szwajcarii. Widać, ta Szwajcaria tak pracuje, że są tam kantony, które pracują samodzielnie i tutaj wyłapaliśmy w internecie, świeżo to może było 4-5 dni temu, nawet chyba zrobię jakąś audycję na ten temat, wyłapaliśmy informację taką wiarygodną na stronie rządowej Szwajcarii, że w jednym z kantonów za pozwoleniem władz krajowych, władz federalnych, widocznie jakaś tam procedura jest, odbyło się w jednym z kantonów. Przepraszam, Janusz, dołączysz Kasię. Przepraszam. Aha, Kasia. Kasia. On zauważył, bo jak ja mówię, to nie zauważył. Dobra, czekaj, jest tutaj, dobra. A Kasia wypadła. Więc chcę wam powiedzieć, że w Szwajcarii doszło do głosów. To teraz tak, nie mam jeszcze wiedzy, bo to wymaga po prostu spokojnego przysiądzenia, puszczenia w translatora i przeanalizowania tego materiału anglojęzycznego ze Szwajcarii i z tego kantonu, gdzie na stronach rządowych jest po prostu publikowane, że odbyło się takie referendum elektroniczne. Nie wiem do końca, czy to miało charakter personalny, że wybierano władze lokalne, czy też to było referendum w jakiejś sprawie, bo kantony je odbywają i miało charakter cyfrowy, to znaczy również cyfrowy, czyli dopuszczano cyfrowe oddanie głosu. Gdyby to, znaczy to na bank coś było, nie znam szczegółów właśnie, do tego muszę poświęcić czas, żeby to dokładnie jeszcze przeanalizować. I to byłoby grubo, bo to by oznaczało, że już ktoś tam, zresztą te prace trwały od dłuższego czasu, tam zresztą w pierwszej fazie chęci cyfryzacji zostało coś odrzucone na poziomie nie referendów, tylko jakichś przygotowań przez ekspertów, tam ludzi od tych wszystkich elektronicznych rzeczy, odrzucono pewne rozwiązania dotyczące cyfryzacji tego procesu referendalnego, ale to nie znaczy, że odrzucono na zawsze. Na poziomie jednego z kantonów, to już się powtórzę, udało się przeprowadzić cyfrowe głosowanie. To widać już nie będziemy pierwszym parlamentem, który powiedzmy referenda przeprowadza w sposób elektroniczny, w małym gronie tak po prostu, tylko poważne już instytucje demokratyczne, jakim jest kanton i jego struktura, podejmują decyzje, w jakiej sprawie właśnie wykorzystując. To jest dobra wiadomość dla tego, co robiliśmy i robimy i będziemy robić. I trzeba jakby się bardzo mocno powoływać i w tym liście, jaki będziemy, mam nadzieję, pisać do posłów, senatorów, powinniśmy wyłuskać i będziemy wyłuskiwać, ja też z chęcią, tam kolega napisze, ale to każdy z nas potem będzie pracować wspólnie nad tekstem, na pewno będziemy inkorporować po prostu tego typu fakty potwierdzone. No ja bym tutaj tylko poprawiła, że dalej będziemy pierwszym, który to stosował. Tak. Co prawda już nie będziemy jedyni, którzy to stosują, ale tak, pierwsi zostajemy zawsze. Tak, to prawda. Z taką nazwą jeszcze i to trzeba pamiętać, w tym liście to powinno być zrobione i w tych działaniach marketingowych przyjdzie jeszcze czas. Wiem, że dobry miesiąc dla e-votingu naszego i naszego parlamentu będzie wiosną 2024, szczególnie maj będzie dobry akurat po tej akcji pierwszej marcowej, po tym jak się włączymy w samorządowe wybory, zobaczymy w jakim zakresie wreszcie gdzieś tam popłynie w świat informacja. To ja na razie tyle z mojej strony, w sprawach inne tematy, bardzo proszę, czy ktoś ma jeszcze inne wypowiedzi? Ja w innych tematach chciałam powiedzieć, że nie dostałam maila, o którym ja się dzisiaj trochę spóźniłam, ale widzę, że wy mieliście tam propozycje do głosowań i tak dalej. Ja w ogóle tego maila nie dostałam. To jest raz. A drugie, na grupie nie mogę wejść na naszą grupę, Boże, wolniludzie.net. Nie mogę na swoją stronę wejść, na maile,
podaje mi błąd. Napisałam dzisiaj do admina, tobie Janusz i Małgosi wysłałam do wiadomości. W ogóle tam nie mogę wejść, więc może się to... Może admin... Ja myślę, że Tomek ci pomoże, wiesz, Krysiu. A. Tak, ale nie wiem, dlaczego nie dostałam w ogóle maila tego, o którym wyście mówili. Dlatego ale... Ale wiesz co, to było kiedyś, to było takie zestawienie, ale to było... Ja myślę, ale nie, teraz mówię o tym mailu, o którym wyście dzisiaj rozmawiali na temat tych dodatkowych głosowań i tak dalej. Ja go w ogóle nie mam, tego maila. A ja teraz widzę, że nie tylko Krysia nie dostała, ale nie dostał też Grzesiu. Bo nie była, ja myślę, nie że była z racji się... tego, że Agnieszka wysyłała do członków KKW. Początków KKW, no właśnie. Może to z tego wynikało. Z tego względu. Mogło tak wynikać. No właśnie, nie ma tutaj. Tak, ale tam są wybory uzupełniające też do sądu. Do sądu, to powinnaś dostać, tak. Więc powinna... Ale słuchajcie, no trzeba po prostu, czasami ja sam nie wysyłam, może kogoś opuszczę mimowolnie, więc no wiadomo o co chodzi. Słuchajcie, proszę bardzo, czy jeszcze ktoś dzisiaj w tych sprawach różnych? Jak nie ma, to niniejszym zakończamy posiedzenie 27 posiedzenie, tak? Krajowego Komitetu Wykonawczego Parlamentu Wolnych Ludzi. Ja bardzo dziękuję za współobecność. Bardzo proszę. Dziękujemy i dobranoc. Dziękujemy, dobrej nocy. Dziękujemy, dobranoc. Dobranoc. Dobranoc.